Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Custom Level do Tomb Raidera o nazwie Ancient Artifact 2. Jest ze mną oczywiście Frodo. Cześć, cześć, witam Was. I ciśniemy dalej z tym customem. Jesteśmy w poziomie Back to Ireland Cathedral, czyli gdzieś jesteśmy teraz w podziemiach. Byliśmy w tej kopalni i teraz nie wiem, jakiś święty graal tu jest znacznik, nie? Nad tym wejściem. No bo to chyba chodziło o to, że... No bo my w sumie chyba poszukujemy tego, czy nie? Jak to jest? Aha, no fakt. Znaczy, to było chyba tak, że to jest miejsce, gdzie ten święty graal chyba powstał, albo gdzie był pierwotnie i tutaj badamy, co się z nim stało jakby, bo ten święty graal chyba go znaleźliśmy w pierwszej części, czy on zniknął. Nie, już nie wiem, jak to było. O Jezus. Widzicie, mamy troszkę taką przerwę. No. Nie pamiętam, powiem szczerze, ale dobra, idziemy przed siebie. Wiesz co, tutaj jest drabina. Czekaj, bo ja tu doszedłem do jakichś zamkniętych drzwi, to ja minąłem drabinę zapewne. Tu jest tylko takiego grzyba. takiego grzyba. A, czekaj. Ale... To jest drabina? Nie, to nie jest drabina. Ale co zrobić z tym? Można odskoczyć do tyłu? A to jest drabina, Boże. Tak. Te takie kamienie wystające. Tak. Czekaj, na bok może... Nie, na bok się nie do tyłu, da. Do tyłu i a, tam tyłu? Jest taka wyrwa. Nawet tej wyrwy nie zauważyłem. I a, co to teraz? Trzeba się obrócić, a, dobra, to jest dźwignia. Ciekawe, ciekawe. Widzę, że już panujesz nad tymi skokami w powietrzu i obrotami. No to jeszcze, ale... Aha, to jest tam w skosie. Nie zapisałem sobie, idę z powrotem. Po prostu nie ma to jak dobry fail na początek. Dobra, mam dźwignię. Otworzyło się to przejście tam dalej, a, pewnie. A, no widzisz. Usłyszałem dźwięk otwierającej się kraty. To ja czekam tu na ciebie. Dobrze. Można tak? Nie. O, apteczkę widzę. Ja sobie ją podniosę. Jest jak mrocznie tu. Czy ty możesz się złapać? Możesz, dobra. Coś tu jest. Kolejne grzyby. Jak tu ciemno. W ogóle ile tu sekretów? Nie, nawet nie mam pojęcia. Sekretów! O, dobra, cztery. Gdzie ej, masz... ale ja nawet, kurde, nie sprawdziłem tego, czy tu jest ta moneta. Wiesz, o co chodzi. Monetki, właśnie. Minetki. Jest taka herbata, nie? Minutka. A jest minutka. Zaparzyć ci minetkę? Czekaj, bo nie wiem, gdzie iść, kuźwa. Tam na dole była apteczka. Tylko? Wziąłeś ją? Tak. Tak, tak, tak. I tylko apteczka. I teraz chyba trzeba tam na drugą stronę skoczyć. Ale czekaj, bo tu są dwa przejścia. Tu jest jakaś i tu jest jakaś wyrwa. Wiesz co, w tej jednej wyrwie nic nie ma chyba. Aha. A tam, ale... w tej drugiej masz takie kucane przejście. To kucanym idziesz? Tak, idę kucanym. I tam nie ma, chyba jedyne. Dobra. No nic więcej nie ma. To idę kucanym. No ja też idę kucanym. A może ona robić tutaj takie te? Te role takie, nie wiem. O, mam cutscenkę. Nie. The Templars actually created a chapel here. This could be the place where they kept the Grail, but why have they moved it into beyond? Dobra, wszystko jasne. Maybe in some scrolls or manuscripts. Wow. No już nie! Już skończyłaś się, kaczynka? I spadłem na dół. O mój Boże, tam jest śmierć? Od razu. Giniesz od razu? Tak, jest strasznie wysoko. A fakt, tam coś na dole w ogóle jest. Jakiś artefakt. Ona powiedziała, że tutaj jest jakaś właśnie kaplica podziemna i że to tu prawdopodobnie początkowo trzymali tego Graala. Natomiast potem został on przeniesiony do Beyond, czyli te zaświaty, czy jak to tam się nazywa. I byliśmy tam w tym Beyond przecież w pierwszej części na końcu. No tak. Czyli tam teoretycznie był ten Graal i go znaleźliśmy. To jednak. I przecież na samym początku byliśmy w tym muzeum, z którego go wykradziono. No tak. Pamiętasz? Jezus. Już teraz mi się też przypomniało. Ale ten, zaćmienie. Co tutaj tak, jest? To odnośnie jakiś... fabuły. O, możesz poczytać, bo się dziennik włączył. Okej, już włączam. Jak wejdziesz w ten kod, gdzie ten podest jest taki. Tak, 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 mam, dobra.
Templar Cathedral. Aha, to jest jakaś mapka tylko. Jak odpalisz, to masz mapkę. Się boję jesteśmy teraz w Main Hall, czyli jesteśmy w głównym holu. To jest jakaś krypta, laboratorium, jakaś sala z symbolami. Ghost Trap, czyli jakaś pułapka z duchami i The Vault, czyli krypta. I tutaj na tej mapce jest napisane też, że są jakieś drzwi, przy których potrzebujemy klucza, do których potrzebujemy klucza. Jezu, ale tu jest strasznie dużo przejść, bo jest na dobra, lewo i na najpierw, prawo. Właśnie. Tutaj od tego, co zabraliśmy ten dziennik, znaczy co ten dziennik się pojawił, no to jest na prawo, nie? Ale wcześniej no też tutaj? Jest, wcześniej jak się wrócisz, gdzie wchodziliśmy, to no. Też jest znowu przejście. Okej, okay, a tam na górę da się wskoczyć? Też można na górę. Że jeszcze na górę się da wskoczyć. Da się, no. Ja pierdziu. To wiesz co, ja idę od tego wejścia, co tutaj wchodziliśmy, na prawo. Dobra, pierwsze przejście, tak? Pierwsze przejście, zobaczymy co tutaj jest. Mój Boże. Na prawo, to, nad tą dziurą przeskoczyłeś, tak? Znaczy tu są grzyby jakieś. A, bo tu są dwa przejścia, dobra. Okej. Bo tu są dwa przejścia do tego. Tu są grzyby i tutaj mamy, widzę... Grzyby widzę. Tu można się na rączkach. Tak, tak, to mam to. Tylko jeszcze tutaj się rozglądam, czy tu nic na pewno nie ma. Ale chyba nie. Dobra, to ja tu zapiszę. Na dole są kolce, z tej mapy więc... powinniśmy korzystać. Tak, tak, są. Uwaga. Pewnie dlatego ta mapa, bo tu jest wszystko tak rozbudowane. Cóż to jest napisane? No. Aula... Nie wiem. Coś tam. Okej, zaraz tu dojdę. Nie potrafię tego aula powiedzieć. Aula Liquidus? Nie mam pojęcia. O, to są te drzwi, do których klucza potrzebujemy. Na mapce to było rozrysowane. No to niepotrzebnie tu przyszliśmy, tak? Dobra. No, czyli chyba mamy tak. A jakby... jeszcze tu na... Nie, tu nic nie ma. Jakby mamy jedną miejscówkę obadaną. Tak, dobra. Trzeba o tym pamiętać, że tu klucz jest wymagany. Czyli... Dobra, to ja sobie wczytam. Dobra, jak tam uważasz, ja idę z powrotem. Czyli teraz co? I jeszcze dół? Jeszcze tam jest to jedno przejście takie. Tak, tak. Pójdźmy tam do końca, tam gdzie się ten dziennik jakby załączył i tam na prawo. Dobra. I potem sobie pójdziemy na pięterko. Zlałem. Tak. O Boże, jakie są korytarze. O fuck, jakaś muzyka mi się włączyła. Też mam, też mam. O nie, duszki! O shit! O nie! Ale gdzie? To trzeba jakiś krzyż znaleźć, żeby się ich pozbyć. Tu jest... Ale jakie creepy te duszki, takie szkielety są w ogóle, czy coś. Jezu, nie wiem, gdzieś skoczyłem. Dobra, zabiło mnie. Tam na dół trzeba skoczyć? Nie. Nie tam wiem. Jest woda? Bo tam tu... jest woda. No ale co, myślisz... Bo tu jest taka wyrwa w tym... Nie można gdzieś naprzeciwko się tam... Wiesz nie, co, to jest bez sensu. Skoczyłem do wody, znaczy nie można spać do wody. Czekaj, tu jest taki... Można tu? Przepraszam, mogę. Wodzie cię zabija od razu. Czekaj, tam na drugą stronę? Jest taki niżej podest, widzę. O Boże. Kurde, o co tu chodzi? Kurde, jak to zrobić? Podest? A jest tam, widzę. Bo ta barierka jest tutaj jakby... No jest taka pęknięta. Jest ta taka przerwa, tak, dokładnie. Tutaj... Czekaj, gdzieś skoczyłem. No, ja jestem teraz przy takiej jakiejś klatce. Tak, tu kolce są. Tu są kolce. Ale powiem ci, że nie mogę ich przeskoczyć, zabiło mnie. Jest drabina? To jest drabina? Tak, ale ja tutaj nie dam rady, one mnie tak jadą. Yeah. Wiesz co, ja tej drabiny nie widziałem, ale teraz spróbuję. Koło klatki od razu jest drabina. A jest drabina tu, okej. Ale dużo apteczek tu pójdzie. Ale gdzie z tej drabiny? Do tyłu mam skoczyć? Do tyłu, ale złap się. Dobra, nie, łapałem się, jakoś jakimś fuksem się dało. Jezu, tu jest w ogóle... Jakaś pułapka. Ostrze tu lata. Kurde, ja tu ginę cały czas, muszę wziąć apteczkę. Ale w sumie one aż tak dużo życia nie zabierają, jak mi się wydawało. 5 apteczek. Ale tu nic nie ma. Nie ma tam nic? Bo ja tam lecę. Znaczy, czekaj, nie, czekaj. Dobra, i jest do przesuwania skrzynka, ale nie wiem kompletnie, gdzie mam ją przesunąć. O Jezu, to jest wahadło takie. O Jezu, no, ale... teraz to mi zabrały życia. Ale to jest bez sensu, bo cały czas są te duchy, my musimy się ich pozbyć. No, tylko właśnie... I a wtedy... może najpierw trzeba jakieś miejsce odkryć z tym krzyżem, zaprowadzić je tam i dopiero tu przyjść. Tak, bo to nie ma sensu. Wiesz, o co chodzi?
No wiem, wiem. Czekaj, jeszcze tu poskaczę, ale... Czekaj, czy ja stamtąd przyszedłem? Tak, to było bez sensu w ogóle. Ja zaraz zginę, powiem ci, już jedną apteczkę wykorzystałem. Ja już zginąłem chyba z 5 razy. Dawaj mi tu jeszcze jedną apteczkę. Idę jeszcze tutaj, gdzie są te kolce. Dobra, mam dźwignię jakąś. Ale gdzie? No przy tej klatce tam do góry poszedłem, po drabinie. O, i teraz przez te kolce można przejść, które tam na dole były, co mnie zabiły, pamiętasz? Widziałeś je w ogóle, czy ty od razu na drabinę wskoczyłeś? No widziałem te kolce, teraz mnie właśnie zabiły, ale to jednak tak. Trzeba wejść tam na górę, tak? Tak, trzeba wejść na górę. Ale zaraz Jezus. Ci powiem, czy to w ogóle coś daje, czy... Nie. Jezus Maria, won. O kurde. A to by było dziwne, żebyśmy się mogli tutaj z nimi męczyć. Nie powiem ci, że to jest jakaś masakra. To jest za dużo pułapek, za dużo wszystkiego. O, jeszcze nie zapisałem, cudownie. Ich trzeba się tu pozbyć, bo to jest bez sensu. To co, wczytujemy i idziemy gdzie indziej i potem tu wrócimy? Czy jak? Czy szukamy tu dalej, idziemy tam do góry, przeciągamy tą dźwignię i szukamy dalej. Aha, dobra. To czekaj, to nie idziemy tutaj, gdzie był ten dziennik, tak? Wracamy się, idziemy no, na górę. No, idźmy na górę, no zobaczmy co tam jest na górze i wrócimy się tu najwyżej. Bo ja nie wiem, czy to tak ma być, czy nie. Bo te duchy to w sumie prawie już trzecią apteczkę bym zużył przed chwilą. No, to nie, to chyba tak nie działa. Czekaj, tutaj idę w głąb. A tam na drugą stronę da się przeskoczyć jakoś? A nie, a tutaj coś jest? Co, tu nie ma nic? Okej, no ja też tu nic nie widzę. No tu w rogu jestem. Ty też jesteś w rogu? Nie, czekaj, tu coś jest. No to za takim głazem jakby. No ale tu nie ma nic. No nic też nie widzę. Tu nie ma nic. A czekaj, a na drugą stronę? Jeszcze na drugą stronę, no. Tam widzę chyba jakiś gem trzeba wcisnąć. To ten gem chyba tam jest na dole, tam gdzie wpadłeś na samym początku. Mhm. Chyba, że to jest przycisk, poczekaj. Nie. Nie, nie, nie. A te filary można przesunąć? Nie. Tak, ona powiedziała, że za tymi drzwiami trzymają Graala. Znaczy trzymali Graala. Tu i są i musimy się tam dostać. Tu jest drabinka do góry. O Jezu, zatruło mnie. To samo w tym samym momencie. Jezu, dlaczego ja w ogóle nie zapisuję? Powiem ci, że masakra jakaś. Muszę to powtórzyć. Trzeba przeskoczyć te grzyby. Dobra, i tutaj jest jakiś artefakt, ale nie mogę go zabrać. A możesz na to strzelić? Nie. Artefakt? Jezu, muszę wziąć apteczkę. Kurde. Ale rozbudowane są te lokacje w tym poziomie. Tak. Znaczy, ogólnie w customie chciałem powiedzieć. W tym poprzednim levelu też było mega dużo przejść i można było się pogubić. Można tu wskoczyć? Tu gdzie jest ta barierka rozwalona? Tam gdzie jest ten grzyby? To poczekaj sekundkę. Bo ja nie mogę zabrać tego artefaktu, chyba że ty... A widzę ten artefakt, no. Czy artefakt? To jest jakiś... Znaczy gem, albo kryształ, nie wiem. Tam wiesz co, tam widzę tą rozwaloną barierkę. Jakoś może się będzie dało, czekaj. A tam nie ma nic, ja nie mogę się tam dostać. Chociaż no ciężko może być. Ale tam nic nie widać, faktem. Słuchaj, a co z tym... kryształkiem? Co z tym gemem? Nie wiem. Może pod jakimś kątem? Pod jakąś stroną? Nie, już z każdej strony na to. Jezu, ja mam Uzi wyciągnięte, po co mi? Nie. Nie no, strzelić też się nie da. Nie. A może jakiś łom potrzebujemy, czy coś? Co to jest? Nie wiem. Wiesz co, to pozostaje nam chyba ta sala z duszkami. Czekaj. Kurde, wpierdzieliłem się na te grzyby znowu. Okej, tu nie ma nic. No tak. Nie, powiem ci, że to jakiś hardcore będzie z tymi duszkami. A czekaj, a tutaj te zejście na dół, gdzie ja spadłem, może jest jakieś bezpieczniejsze tutaj? A, dobra, to jeszcze jest jeden. Może tu na dół zejdziemy jakoś? Może tu, z tej mańki? Nie, kurde, jest za wysoko. Nie, nie ma jak. To jakoś trzeba się dostać od drugiej strony, tak jakby. Tam na dole są różne przejścia. Czekaj, na tej mapce to było rozpisane chyba. Gdybyśmy wiedzieli, co zabija duszki. Kurde. Dobra, no idę na te duszki jeszcze raz. A co mówisz, że w wodzie, że co? No spróbuj wskoczyć, tam są takie rośliny.
Tam prąd cię w ogóle znosi w kierunku tych roślin. I te rośliny tak jakby ci zabierają od razu całe życie, jakby cię palą w wodzie, tak dziwnie. Rozumiem. Dobra, mam to. No, więc nawet nie można wskoczyć do tej wody. No dobra, to próbuję jeszcze raz, tak jak robiliśmy to. Kuźle, gdzie? Czyli tak, tu przeskakuję. Czekaj, co to jest tutaj? A nie, dobra, sorry. Przeskoczyłem, idę po drabince do góry. Teraz tu do tyłu. A powiem ci, że po prostu stracimy tu tyle apteczek. Czyli wchodzisz jednak tam masakra. Na górę, tak? No, wchodzę, no bo ja tu nic innego nie widzę. Po coś ta dźwignia tam jest, nie? I te kolce nam dezaktywuje. Tylko po prostu stracę mnóstwo apteczek. Ja mam tylko 3 duże chyba. I 7 małych. To jest dosyć mało, jak będę tracił co chwilę jakieś życie. Oh my god. Czekaj, dobra, tu skoczę, teraz dźwignia, będę zapisywać tu co sekundę. Ja też, mhm. Dobra, podniosła się ta krata. Teraz mogę tam przebiec. Oh, fuck! Noż, co za dziadostwo, no przejdź tutaj. Dobra, tu, i co tu jest? Tu. Dobra, ja na razie tą kratę, wiesz, znaczy tą klatkę przesuwam. Okej. Okay. I po tej klatce tam na górę musisz. Co nie wiem, co się dzieje, powiem ci, bo... Tu są jakby ostrza, a wszędzie mnie zabija to. Kurde. Na tą klatkę do góry i potem musisz się odwrócić. Byłeś przy tej dźwigni już, nie? Widziałeś ją, czy nie? Jezus Maria, gdzie dźwignia jest? Dźwignia tu, jest, chyba. Tak. No zginę po prostu. Dobra, wiem. Ale to będzie ciężkie. Fuck! Nawet z rozbiegu to nie można skoczyć. Dobra, podniosła się klapa. Tak. I teraz musisz po niej przebiec. A czyli to jest tam na dole, tam gdzie była tak, to jest tam na dole, musisz się wrócić na dół. Ja pierdzielę, no. Powiem ci, że dalej jest jeszcze gorzej. Jak to zobaczysz, to padniesz. Naro, Boże, co ja robię? Nie tak. Nie mam siły. Tu można... Nie, tu się nie przeskakuje nic. Dobra, udało mi się. O Jezu, a to są kolce chyba. No to kolce, właśnie. A gdzie wskakujesz? Teraz ja tu się morduję. Masz takie na podłożu rozwalone niektóre płytki z kolcami i na nie możesz stanąć. Dobra. Zróbmy cięcie, dajmy to sobie, bo to jest jakaś masakra. Tak, tak, wrócimy zaraz. Okej, okay, jesteśmy z powrotem. Mordowaliśmy się z tymi duszkami, ale teraz wiemy, jak się ich pozbyć. Tak. Nie wpadliśmy na to wcześniej, niestety. Już nam wymknęło się jakoś. No, umknęło nam. Umknęło, chciałem powiedzieć, powiedziałem co innego. Ogólnie musimy je zaprowadzić do tego kryształu świecącego, który widzieliśmy tam na górze, żeby się ich pozbyć. Tak. I Frodo zauważył, że ten kryształ ma taki sam kolor nawet jak te duszki. I że powinniśmy byli na to wpaść. Jezu, gdzie to było? Wpadłem znowu w te wtrujące... Grzyby? Ja już nie będę tego powtarzać, ja po prostu... Tak, 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 to po drabinie trzeba tam wejść chyba na górę. Dobra. I co? Działa? Nie okazało, że to jednak fail. Nie ale chyba działa, wiesz bo co, one kucnąłem tutaj... i... No one latają wokół tego. Latają, tak, 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 ale... to będzie to. Dobra, rozwaliło je. Dobra, mamy to. No... Myśmy chcieli przejść po prostu... Bo ja z się zaoferowałem tym, że to się podnosi. Wiesz o co chodzi. I w ogóle nie myślałem o tym, że to może niwelować duchy. Ja myślałem, że to będzie trzeba podnieść w którym momencie i dlatego mi to wyleciało z głowy od naszych duchów. A tu się okazało, że to niszczy duchy. Bo ogólnie zawsze duchy niszczyły krzyże chyba, nie? W Tomb Raiderach. No krzyże i takie różne były totemy inne tam. A, no bo i to totemy, zależy no. Co, nie? Bo tutaj fakt, akurat fakt. Autor miał takie coś. No dobra, to co? To idziemy teraz do tej sali, no, bez duszków sobie poradzimy z tą teraz lokacją. To my sobie możemy tutaj pochodzić. No, na spokojnie. Wy pewnie tego nie zobaczycie, ale tak po prostu nam jechały życie te duszki tu. Nie dało się ich nawet uniknąć.
więc stwierdziliśmy w końcu, że coś jest nie tak. Coś jest nie tak, mhm. I tym razem wszystko okej. Okay. Dobra, i teraz tak, tutaj mamy te kolce, musimy najpierw podnieść sobie tą kładkę. Więc najpierw ta klatka, nie? Tak, tak. Żeby wejść na górę. Dobra. Oh my god. I tutaj była ta dźwignia, która nam... podnosiła tę klapę. Podnosiła klapę, dobra. Tam potem były te kolce, to znienawidzona przeze mnie sala. Tam ginąłem niemiłosiernie dużo razy. Dobra, teraz nie spadnij mi tylko. Dobra, tu jest dźwignia. Jesteś przede mną chyba. Ja dopiero dźwignię przeciągam. No teraz pogubiłem się. Teraz trzeba zejść na dół, dobra. Kurde, życie straciłem. Tak, tak, teraz na dół. No i w sumie tam już będzie w miarę spoko. Tutaj nic. I teraz trzeba uważać na te... No, na te kolce. Tutaj trzeba ogólnie stąpać po tych jakby rozwalonych uszkodzonych teksturach. Mhm. Uszkodzonych, tak, dokładnie. Oj, zabiły mnie te kolce. No mnie też pewnie zabiją, bo ja się... O, fuck, udało się. Nie wiem jak to właśnie, czy z miejsca, czy z rozbiegu? Wiesz co, ja tak ostatnio robiłem pół rozbieg, tak wiesz. Shift, z shiftu no, no, wiem o co chodzi, no, no, no. Wiesz o co mi chodzi. Ja tak nie no, za bardzo to umiem robić, ale... Kurde. Teraz mi się udało z miejsca jakimś cudem i mnie nie zabiły, ale... No ja tak na pierwszy raz jak grałem to... Dobra, wziąłem sobie najpierw te flary i dopiero teraz idę na manki. Ja tak patrzę, czy tu sekretu nie ma żadnego, ale nie widzę. Kurde, teraz nie przejdę tego. No to ja ostatnio tak miałem, jak te duszki latały. To też tutaj ginąłem. Dobra, mam flary, idę teraz na manki. Dobra, chyba że po prostu tu jest krata przy tych flarach, więc będzie można tutaj... A, to też fakt. To będziemy jeszcze tutaj wracać potem. To się nam jeszcze otworzy i... Dobra, i tu była dźwignia naścienna. Na końcu. To byś Laro mogła się jej złapać, co? Bo ta krata tam z tyłu się nie otwiera chyba, nie? Chyba nie. Chociaż no to może też być jakiś sekret, ale nie otwiera się w tym momencie. Nie wiem. Tu jest tak. Najwyżej tu przyjdziemy jeszcze. No dobra, no i teraz musimy się tam wrócić, gdzie te kolce się opuściły. Dobra. Jezu, teraz trzeba wracać tędy. A tam na dole jest woda, nie? Pomiędzy tymi kolcami, tam nic więcej nie ma. A wiesz co, nie zerkałem w ogóle. Ja tam raz wpadłem, ale od razu wczytałem, więc czekaj, ja to zerknę, co tam aha, jest. Aha, no rzeczywiście. Ja też ale nie, bo to też wciąga. Prąd. Wciąga, aha. Tak, tak, to nie ma jak. Nie ma co sobie tym głowy zawracać. O Boże, teraz znowu. Ach, kurde, prawie. Kurde! Piętą zahaczyła. Chyba za blisko jestem. No właśnie, jestem za blisko. Od razu kolce wyskakują w momencie, kiedy... Kurde! Chcę zrobić skok. Teraz ja ginę cały czas tu. Ten mój skok z shift tu nie działa. Tak jakby tego sobie życzył. Dobra, mi się udało. Nie, dobra, daruję sobie to, bo widzę, że Lara ze mną nie współpracuje. Znowu na górę? Żeby teraz tą klapę opuścić, nie? Tak. Teraz sobie wyobraźcie, że podczas tych wszystkich czynności nas tu ganiały duszki. Ja kurde chyba zużyłem 10 apteczek tu. No małe wszystkie, jedną dużą, to w sumie jeszcze mi tam zostało chyba duże. Ale to było bez sensu. No to było bez sensu. No i teraz tutaj można przejść, tylko teraz tu... Kurde, teraz to mnie w ogóle ciachnął ten ciachacz tu. To wahadło? Tego jeszcze nie było, tak. Aha. Kurde, no...
Właśnie tu. Tak, i tutaj teraz mamy przejście. I tu poczekam na ciebie, bo teraz nie wiem, gdzie pójść. Czy idziemy Monkey, czy tu... Dobra, ja już dźwignię odciągam, już tam schodzę i już działamy. Dobra, stracę trochę życia, ale trudno. O, uwaga, bo tu znowu są trujące grzyby. Dobra, tu jest ogólnie... Wiesz co, no nie wiem, jak myślisz, Monkey tutaj, czy... Czekaj. Czy tutaj jest taka pochodnia jakby, czy w tą stronę? Nie pochodnia, tylko taki kinkiet. Ale gdzie ty jesteś? Ja tu Monkey w ogóle nie widzę. No, jak tą kratę otworzyłeś na dół, tak? No. No to są przejścia, jest jedno przejście na lewo, drugie na prawo, tak? Bo tu jest Monkey, widzisz? Drewniane te? O fuck, to ja już dalej poszedłem, dobra, widzę, tu jest Monkey, to gdzie idziemy? Początku. No na samym dobra, początku. To idźmy po Monkey może. Dobra. Bo ja już poleciałem tam dalej, ja myślę, gdzie te że grzyby tam, tam dalej jesteś. Tak, tam gdzie no. Że gdzieś tam ja się wróciłem, nie, ja się wróciłem. Okej, dobra, to ja nie szczaiłem. Dobra, widzę, już idę po tym Monkey. Dobra, to pójdźmy tu. Potem pójdziemy tam dalej. Bo tu żadnych potworów nie ma, przeciwników. O, jesteśmy za tą kratą chyba, co były te flary wtedy. Flary? No widzisz. No, tak mi się wydaje. Tu jest jakieś wejście na górę. No jest, jest. O Boże. Słyszę, jakaś klapa się osunęła, czy coś. Tak, tak. Tu są klatki, znaczy kraty. Wszystko pozamykane. Tam naprzeciwko widzisz takie zielone coś? Co to jest? Takie kryształki znowu. W drzwiach, za kratami. Tu jest jakieś przejście zamknięte. Nie wiem, co to jest, ale widzę to. Może w to trzeba strzelić? Na dole bagno. Nie, w to się nie da strzelić. Dobra, wiesz co, tutaj chyba trzeba będzie poskakać, tylko nie wiem jak. Czy tu można na krawędzi? Nie. Czy w sumie jest zejście na dół, ale... I tam na dole jest przejście, już widzę. Co, schodzimy gdzie bagno? No, ja zszedłem. Mhm. Jezu, ale masakra, jakie opary. I tu jest przejście, no, dobra. Jakieś kości. No i co, tu jest klatka. Tak. To jest chyba może powrót, co? Wiesz co, tam widzę flary w ogóle. Ja sobie pewnie wskoczę. Tam po drugiej stronie tego bagna. Widzisz? Nie, jeszcze przesuwam tą A, przesuwasz, klatkę. Tylko ja nawet nie wiem, gdzie ją przesunąć. Ja myślę, tak że to jest powrót, szczerze. Wiesz, że można sobie... Oh, fuck. Wrócić. Te flary to nie był dobry pomysł, bo zginąłem. Co, nie wrócisz się? W sensie, nie no, chciałem się wrócić, ale nie trafiłem na... Ojej, no, jak ona ginie dziwnie w tym bagnie. Na podest, tylko wpadłem. Źle wymierzyłem skok po prostu. No właśnie, ja też to zrobiłem. No fuck, znowu to samo, no dziwnie, tak jakby się zatapia, nie? Nie wiem, czy to jest... A nie wiem, gdzie tą klatkę w sumie. Wysunąć to... ją trzeba tam na zewnątrz? No tak, bo to jest chyba powrót, żebyśmy mogli wyjść wyżej. Aha. Bo tu jest... Tak, bo tutaj jest taki gzyms na górze, jak spojrzysz od tego wyjścia tutaj. Okej, dobra. No to ja to przesuwam, tylko to trzeba tak jakby obejść, nie? Potem jakoś z drugiej strony. Jakoś tak, mhm. Ale klimatycznie tu jest, nie powiem. No tak. No dobra, i teraz? Tylko jak to obejść? No właśnie, też się zastanawiam. Tu jest taka szparka, że tak powiem, obok tego kościotrupa, może tędy jakoś. No, tutaj obok. Tego szkieleta. Aha, tu. No. I tam na wprost masz te flary, nie wiem, zebrałeś je, czy tak, nie? Tak, zebrałem. A, zebrałeś, dobra. No dobra, jestem na tym gzymsie, o którym mówiłeś. A, dobra, i tutaj można się przesunąć rączkami. Tak. Mhm. A tutaj, tak? Tu jest taki rożek, gdzie ten trup. Tak. Mhm. Tak, ja spróbuję strzelić jeszcze. A, dobra. To zielone coś. O, trzeba w to strzelić. No widzisz, to są tak jak ci mówiłem. Szkiełka różnego rodzaju, trzeba strzelać. No. A mogę tędy tak przejść? Nie wiem, co dalej. Czy ja mam iść dołem, czy górą? A nie mogę tu przejść? W sensie gdzie? No, żeby teraz wejść na tą klatkę, nie mogę. To znowu muszę przez tego trupka tam przejść?
No, przez trubkę, tak, i na klatkę. Aha, na klatkę, dobra. Z tego tam, wiesz... Jezu, nie mogę. Kawałka podłoża. Ale powiem ci, że to będzie dramat. Nie mogę tego przejść tutaj. Ja ogień tutaj włącza. Ja pierdzielę. Co się dzieje? To na dole będzie sekret chyba. Bo to tak wygląda. No, jeszcze by mi wpadła do błota. Ja zapiszę na innym i ja to przetestuję, co tu jest na dole. No, sekret, tak jak mówiłem. Ale to jeszcze musisz mi powiedzieć, bo ja dopiero idę na rączkach. Dobra, to ja ci powiem, tylko w sumie trzeba będzie wszystko od nowa powtórzyć. Od razu ci mówię. Bo zjedziesz z drugiej strony, gdzie jest ten trupek i znowu trzeba na górę wskakiwać. Ale to ja nie wiem, czy to dobry pomysł było rozwalania to, bo to z tego ogień chyba jakiś... Tak, ale musisz rozwalić, bo jak dojdziesz do końca, to musisz na... Nie masz gdzie skoczyć i musisz skoczyć na tą płytkę, która ci się podniesie, jak strzelisz w kryształ. Bo jak strzelisz w kryształ, to ci się też nie tylko podpala, ale też masz przecież ten... tą płytkę taką. Dobrze, na krawędź, widzę, która ci się podnosi. Sekret masz poniżej. Jak już strzelisz w tą drugą szybkę... No. To pod tobą musisz się tak opuścić rękami bez łapania się krawędzi. Wiesz, o co mi chodzi? Taki trik zrobić. I tam się opuścić niżej, bo tam masz takie wejście. Tam jest sekret. To czy ja muszę się chyba jednak wrócić? Ja pierdzielę. A powiem ci, że ten sekret był ubogi. Czy to o to chodzi? Czy to tu? No, sprawdzę. Z miejsca, z którego strzelałeś do płytki drugiej. Musisz się w tym miejscu opuścić na dół. No nie gadaj, że tylko te naboje. Tylko te naboje. A no i ale co? Ale jeden secret mamy. No i musimy się wrócić teraz od samego początku. Wszystko. To najpierw tam, gdzie te flary? Wiesz co, nie, no górą. Tam górą możesz obejść. Na te skałki wskocz. Jezus, tam gdzie sekret, to na prawo masz takie skały. Na te skały. A ja wracam no, się musisz... błotem. Nie, i musisz znowu na tego kościotrupa tam skoczyć. Dobra. Spoko, spoko. Ja się teraz boję tego ognia. A to jest do wtrynięcia coś? To jest dziura. No, tu jest, to jest niby jako przycisk. The fuck. Czekaj, ja dopiero męczę ten. Tu. Ale które ten szkiełko? Drugie. Tam gdzie ta klapa się podniosła. Tak, ale przy pierwszym też jest klapa. Też się podniosła. A to nam coś daje? Ta druga klapa, ta pierwsza klapa? A nie doskoczymy do niej? Za daleko ona jest? No bo w sumie ja nie wiem, co mam teraz, gdzie mam teraz iść, jak jestem no już... musisz skoczyć tam na ten ogień i jak on przestaje buchać, to musisz włożyć tam rączkę. Bo to jest jako przycisk. Dobra.